Witam bardzo serdecznie, Bogita. Szanowni Państwo, 6 lutego rano w sobotę otrzymałam od znajomych właśnie ze Związku od nas Mniejszości Niemieckiej linka do profilu pana Janusza Kowalskiego, gdzie ukazał się post dotyczący tablic dwujęzycznych na dworcach kolejowych w Szostowicach i w Dębskiej Kuźni, czyli in Konstal und in Dąbrowa. Szanowni Państwo, czytałam go tak naprawdę zaniepokojona i nie dowierzałam temu, co tam pisze, ponieważ nie dość, że pan poseł rozpoczyna post od słów jesteśmy w Polsce, tak? Tutaj jest Polska, to porównuje te tablice albo mówi o tablicach, że są one niebezpiecznym precedensem, że dezorientują mieszkańców. Szanowni Państwo, nie mogę się z tym zgodzić, żeby nasze symbole, symbole mniejszości niemieckiej, kultury naszej, a także tradycji i dziedzictwa nie tylko mniejszości niemieckiej, ale również naszego regionu oraz Polski były po prostu szufladkowane jako jakiś niebezpieczny symbol. To są znane nam wszystkim tablice, to jest znak tego, że jest tutaj mniejszość, znak widzialny, symbol tego, symbol naszej tożsamości. Ja jako członek mniejszości niemieckiej, jako wiceprzewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, ale również jako osoba mieszkająca w tym województwie, mieszkająca w Polsce, bo w Polsce jestem u siebie, jestem dumna z tego, że mogą tam te tablice wisieć. Jestem dumna z tego, że te tablice wiszą nie tylko na tych dworcach kolejowych, ale również wjeżdżając do naszych miejscowości, że osoby, które wjeżdżają do naszego regionu, widzą, że tutaj jest mniejszość. Tak? Tutaj jest mniejszość i nie damy sobie tego zabrać i będziemy o to walczyć, żebyśmy nie byli po prostu nazywani czy określani mianem niebezpiecznych precedensów, umieszczając takie tablice. Szanowni Państwo, stoimy tutaj dzisiaj razem z naszymi zaprzyjaźnionymi młodzieżówkami, organizacjami młodzieżowymi w województwie opolskim i postulujemy, aby zaprzestać takiej polityce podziałów. Mieszkamy w regionie, gdzie mieszkają różne kultury, różne narodowości. Mieszkamy obok siebie, razem ze sobą i szanowni Państwo, nie godzimy się na takie podziały, dlatego stoimy tutaj wszyscy razem zjednoczeni. Pamiętam do dzisiaj, jak wjechałam pierwszy raz na teren kraju związkowego Saksonii, na tereny, gdzie Serbo-Łużyczanie mają swoją mniejszość. Wjechałam tam i wiedziałam, że tam jest mniejszość przez to, że widziałam te tablice dwujęzyczne. Wszędzie w miastach są oznakowania dwujęzyczne i tam ludzie cieszą się z tego, szczycą się tym. I my właśnie tak samo widzimy to jako mniejszość niemiecka, jako młodzież, która mieszka w tym województwie, w tym państwie. Szanowni Państwo, te tablice, które wiszą w Dębskiej Kuźni i w Szostowicach, ani razu nie zostały zamalowane, ani razu nie padły aktom wandalizmu, dlatego tym bardziej młodzież mniejszości niemieckiej będzie walczyć o to, żeby one zostały tam. I właśnie tym aktem, tutaj mam zdjęcie, takim aktem tego jest akcja W Polsce u siebie, nasz Heimat, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie z całą młodzieżą mniejszości niemieckiej. Aktualnie wspiera nas młodzież z całej Polski, młodzież z różnych mniejszości oraz młodzież już poza granicami nawet naszego państwa. Zachęcam, aby włączyć się do akcji, sfotografować się z dwujęzycznymi nazwami, obojętnie jakiej mniejszości, i pokazać, że w Polsce jest nasz dom. My jesteśmy w Polsce u siebie. Szanowni Państwo, jeszcze kończąc moją wypowiedź, podkreślę jeszcze i może przekażę słowa pana Bernarda Gajdy, który dzwonił do mnie jakieś pół godziny temu. Właśnie otrzymał telefon z Niemiec od pana profesora Bernda Fabriciusa, pełnomocnika rządu niemieckiego do spraw mniejszości. Pełnomocnik zauważył również tą akcję młodzieży i bardzo się cieszy, że tak działamy i oczywiście wspiera ją. I przypomina, że nadal w naszym państwie obowiązuje karta ochrony praw mniejszości. Dziękuję bardzo i jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę, że w
większość młodzieżówek z województwa opolskiego, tutaj z regionu, w którym mieszkamy, wsparło nas właśnie w tej inicjatywie i pokazuje ponad podziałami solidarność w tej sprawie, bo to jest również dla nich ważna sprawa. Skąd pani zdaniem bierze się ta narracja antypolska? Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Michała Branickiego, przedstawiciela Młodej Unii. Dobrze, bardzo się cieszę, że mam okazję reprezentować Młodą Unię oraz zabrać głos w tej sprawie wraz z innymi młodzieżowcami naszego regionu. Mimo różnych poglądów łączy nas świadomość, że cała nasza lokalna społeczność ogromnie różniłaby się od tej, którą znamy dzisiaj, bez mniejszości niemieckiej. Odważę się nawet powiedzieć, że byłaby ona dużo gorsza. Społeczność niemiecka pojawiła się na terytoriach dzisiejszej Opolszczyzny mniej więcej w okresie późnego średniowiecza. A ich kultura i tradycje naprawdę bardzo dobrze zakorzeniły się w naszym regionie. Proszę Państwa, czas zrozumieć i powiedzieć głośno, że Opolszczyznę w całej długiej historii budowali nie tylko Polacy, ale przede wszystkim jeszcze Czesi, Ślązacy, Żydzi, ale przede wszystkim Niemcy. Dowodów na to nie musimy szukać długo. Obecnie stoimy w sąsiedztwie opolskiego dworca, wybudowanego w 1899 roku w niemieckim Opel. Jednak czy to oznacza, że ten budynek należy już wyłącznie zburzyć? Moim zdaniem nie, ale idąc pokrętną logiką posła Kowalskiego, tak należałoby zrobić, bo tu jest Polska, cytując słowa posła Solidarnej Polski. Jednak co będzie dalej? Po pozbyciu się wszystkich niemieckojęzycznych tablic z terytoria województwa, posłowie Zjednoczonej Prawicy decydują się zdrapać niemieckojęzyczne napisy na ścianach naszych pięknych opolskich kamieni? A może stronnicy Solidarnej Polski decydują się zburzyć opolski ratusz, ponieważ jego obecną formę zawdzięczamy społeczności niemieckiej? Dość. Czas skończyć z tym historycznym obłędem. Czas też przypomnieć sobie, jak kiedyś była budowana na terytorium Opolszczyzny kultura różnorodności. Moim zdaniem, zdaniem Młodej Unii, czas do tego wrócić. Proszę Państwa, ślepy nacjonalizm do niczego nas nie zaprowadzi. Kończąc moją wypowiedź, chciałbym ogromnie podziękować za tę konferencję w imieniu całej mojej młodzieżówki, ponieważ oznacza ona, że nasze lokalne, regionalne organizacje młodzieżowe wiedzą, na czym polega tożsamość Opolszczyzny budowana mniej więcej od początku jej istnienia. Chciałbym też zapewnić naszych przyjaciół z młodzieży niemieckiej, że jesteśmy w stanie Wam zapewnić całkowite wsparcie, ponieważ parafrazując Wasz hashtag, to jest Wasz dom, jesteście u siebie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poproszę o zabranie głosu Tobiasza Gajdę, przewodniczącego Młodych Demokratów Województwa. Możemy bardziej do środka, bo... Tobiasz Gajda, przewodniczący Młodych Demokratów, czyli Młodzieżówki Platformy Obywatelskiej w województwie opolskim. Ode mnie krótko, z racji tych warunków atmosferycznych dzisiaj, chciałbym przytoczyć podstawę prawną, dla której te tablice dwujęzyczne u nas na dworcach między innymi funkcjonują. Bo to paragraf 16, ustęp 1, podpunkt 9, wytycznych dotyczących właśnie oznakowania stałego infrastruktury kolejowej w Polsce, które są załącznikiem uchwały 538 zarządu PKP SA z tamtego roku, 2020, który mówi właśnie, że nie powinno się tłumaczyć nazw miejscowości na inne języki, oprócz terenów zamieszkujących przez mniejszości narodowe, ukraińską, białoruską, niemiecką i czeską. Te tablice są częścią naszego regionu. Ja uważam, że spór o tablice, te dwujęzyczne przy nazwach miejscowości, zakończyliśmy już dekadę temu. To był ostry spór, który dzielił nasz region. Od tego momentu nasz region kojarzy się w Polsce jako region zgody. I tak też życzyłbym sobie, aby ten region był w dalszej części postrzegany, bo to wynik pracy wielu, wielu ludzi, również samorządu województwa opolskiego i koalicji rządzącej województwem opolskim. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że dwujęzyczne tablice funkcjonują w innych krajach. Witają gości na dworcu w czeskim Cieszynie, witają osoby
przebywające za granicą, na przykład w Niemczech, drogowskazy są również tłumaczone na język polski. Dlatego życzyłbym sobie takiego poszanowania również i tych praw mniejszości, tych oznaczeń mniejszości w Polsce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu Amadeusza Hoffmana z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Zapraszamy na scenę. Rzeczą kluczową, od której powinniśmy w zasadzie zacząć, jest to, że każdemu człowiekowi, każdemu mieszkańcowi Polski należy się szacunek od Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, skąd pochodzi, jaką ma tożsamość, niezależnie od płci, orientacji, wyznania, po prostu szacunek się należy. Jednak od wielu lat możemy zaobserwować od Rzeczypospolitej PiSu całkowitego braku poszanowania praw, dyskryminacji poszczególnych grup społecznych. W województwie opolskim jednak nie ma na takie zabiegi miejsca. Jesteśmy regionem bardzo różnorodnym, który sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji, który sprzeciwia się wszelkim formom obrażania czy odbierania praw jakiejkolwiek grupie społecznej. Nie wiem do końca, co minister Kowalski ma na myśli, strasząc w zasadzie germanizacją Polski, ale ja mam taką wiadomość dla pana ministra Kowalskiego. Więcej Polaków ucieka do Niemiec niż faktycznie Niemców jest w Polsce. I to jest rzecz, na której chyba ten rząd powinien się skupić. Na migracjach, na tym, że 20 milionów Polaków jest, mieszka poza granicami tego państwa i rząd nie jest w stanie ich ściągnąć do siebie. Co więcej, tym bardziej w okresie wyludniania się Opolszczyzny uważam, że powinniśmy, bo Opolszczyzna jest regionem, który najszybciej się wyludnia w całym naszym kraju, i tym bardziej powinniśmy się skupiać na tworzeniu atmosfery przyjaznej wszelkim mniejszościom, wszelkim potencjalnym imigrantom zarobkowym, aby wszyscy wiedzieli, że mogą się czuć w Polsce swobodnie i aby nie musieli się bać posługiwać się swoim językiem w przestrzeni publicznej. Takie gesty są jak najbardziej mile widziane przez nas i przede wszystkim jako lewica wspieramy wszelkie formy społeczności otwartej, wszelkie formy społeczności otwartej na mniejszości i uważamy, że powinniśmy budować takie społeczeństwo, aby takie tablice nie przeszkadzały nikomu, aby żadne mniejszości nikomu nie przeszkadzały, a tym bardziej partii rządzącej, która na pewno ma więcej ważniejszych rzeczy do roboty niż ściganie samorządowców za to, że postawili w formie w zasadzie grzeczności i miłego uśmiechu dla mniejszości narodowych tablice dwujęzyczne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu Szymona Folpa, młodzieżowego lidera ruchu Szymona Hołowni, Polska 2050. Dzień dobry Państwu, Szymon Folp, Polska 2050, Szymona Hołowni. Jestem tutaj dzisiaj z jednego bardzo ważnego powodu. Zdaję sobie sprawę, że mniejszości narodowe i etniczne to nie jedynie ludzie o innej narodowości. To również polscy obywatele. Pan Janusz Kowalski powiedział, tu jest Polska. Oczywiście zgadzam się z tym, ale pamiętajmy o tym, że tutaj od pokoleń są domy różnych mniejszości narodowych i etnicznych. Aby zrozumieć sens posiadania takich tablic, musimy pamiętać o tym, że jest pewna specyfika takich regionów. Czy dzisiaj kogoś na Śląsku dziwi obecność Niemców, Czechów czy Ukraińców? Możliwe, że taka grupa się znajdzie, ale jest to zdecydowanie grupa, dla których nawet Ślązacy stanowią tutaj obcy. Szymon Hołownia w Gogolinie użył stwierdzenia, które zapadło mi w pamięci, że różnorodność nie jest problemem, różnorodność jest bogactwem. Szanowni Państwo, celem ruchu Polska 2050 jest jednoczenie polskiego społeczeństwa, ale nie ma zgody na próby jego ujednolicenia, bo jedność to pojednana różnorodność, nie jednolitość. Ile jeszcze będziemy w sporze z Polaków, ile jeszcze będą próbowali nas skłócić? Jak długo będzie trwało jednoczenie wokół PiSu albo przeciwko PiSowi? Czy naprawdę w tym momencie nie mamy ważniejszych spraw niż wbijanie klinów w mniejszości? Czy nie możemy teraz zająć się tematem pandemii? Dlaczego pan minister Kowalski w tym momencie zajmuje się innymi sprawami, szuka tematów zastępczych? Mam wrażenie, że w tym momencie starają nam się wszystko odebrać. Od najpierw konfliktu ideologicznego, czy aborcja powinna być, czy też nie, do teraz, gdy starają nas się poróżnić na tle narodowościowym, na podstawie tego, jakim językiem się posługujemy, czy na podstawie tego, w jakiej kulturze żyjemy.
Moim zdaniem nie ma w Polsce na to miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu Jakuba Kiedrzyńskiego, reprezentującego Młodych Razem. Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, jak bardzo zawiodłem się na panu Januszu Kowalskim. Twierdzenie, jakoby istnienie dwujęzycznych tablic na stacjach kolejowych na Opolszczyźnie było jawną germanizacją, to po pierwsze brak znajomości historii tegoż regionu. Po drugie brak znajomości definicji słowa germanizacja. A po trzecie, to jest, no w sumie co najgorsze, to jest dyskryminacja. To stwierdzenie brzmi jak tekst wyrwany ze średniej jakości komedii, no ale niestety został wypowiedziany przez człowieka, który powinien być ostoją taktu i poszanowania dla innych. Opolszczyzna jest regionem różnorodnym narodowościowo i kulturowo. O tym wiemy wszyscy, albo większość z nas. Mamy tutaj narodowości, mamy tutaj osoby narodowości niemieckiej, jak i polskiej. Mamy również Ślązaków. Opolszczyzna na przestrzeni wieków znajdowała się w granicach różnych państw, co odcisnęło swoje piętno, które widzimy do dziś. Jednakże, czy mi i tutaj zebranym osobom to przeszkadza? Nic bardziej mylnego. Chcemy, aby każdy wiedział, że jesteśmy otwarci na każdą narodowość. Natomiast poseł Kowalski swoimi czynami niszczy naszą reputację oraz no, dobre chęci. Panie pośle, ja mam taki apel do pana. Niech pan nie tworzy problemów, które zostaną przez pana rozwiązane w celu podbicia swojej popularności, tylko niech zajmie się pan jakąkolwiek pomocą w walce z pandemią. Bo zdaje mi się, iż tam będzie pan bardziej potrzebny niż tutaj w tej walce z tą germanizacją. Człowieku, nie twórz problemów tam, gdzie ich nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ostatniego o zabranie głosu poprosimy Mariusza Podgórnego z Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry. Ja nie chciałbym powiedzieć wszystkich tych zdań, które już były wypowiedziane. Chciałem tylko zaznaczyć, że wielokulturowość Śląsko-Polskiego jest naszym klubą. Tutaj spotyka się wiele różnych kultur, jak śląska, niemiecka, czeska czy ukraińska. I powinniśmy razem działać w harmonii i wzajemnej tolerancji. Dzięki czemu możemy tutaj również wszyscy razem stać, prawda? Nie walczymy ze sobą, tylko działamy w szczytnej idei, jaką jest pozwolenie mniejszości niemieckiej żyć wśród nas jako normalni obywatele. Ramię w ramię stoimy razem, prawda, przy walce o to. Jako ten jeszcze powiedzieć, że dwujęzyczne tablice nie są niczym nowym w Europie współczesnej. W Niemczech czy na Ukrainie też są, powiedzmy, tablice w języku polskim. Jakoś nikt z tego nie robi problemu, prawda? Tylko u nas pan Janusz Kowalski próbuje z tego robić wielką aferę, zamiast zajmować się rzeczami naprawdę poważnymi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To było ostatnie wystąpienie. Teraz zapraszam państwa do zadawania pytań, jeśli takowe są. Ja pytanie tutaj do pani w mniejszości niemieckiej. Skąd pani zdaniem po raz kolejny pojawia się w dyskusji politycznej narracja antyniemiecka? Myślę, że bierze się to po prostu z niewiedzy społeczeństwa, z niewiedzy też wielu polityków. Myślę, że mniejszość niemiecka w naszym regionie na tyle prężnie działa, na tyle ma fajnych, nowych, innowacyjnych akcji społecznych, akcji kulturalnych. I są to akcje, które nie są dla mniejszości tylko i wyłącznie, tylko są dla całego społeczeństwa. Są dla wszystkich, którzy tylko chcą w nich brać udział. I myślę, że to w pewnym momencie budzi taki niepokój, że w pewnym momencie nie będziemy zajmować się polityką, sporami, nie będziemy gdzieś, nie wiem, mogli porozmawiać o poszczególnych politykach, o tych aferach, tylko będziemy rozmawiać o tych dobrych rzeczach, a o tych dobrych rzeczach nadal się nie mówi, proszę zauważyć. A te projekty, te inicjatywy, które są robione przez mniejszość niemiecką, popatrzcie, jaka dzisiaj inicjatywa. Młodzież zjednoczyła się ponad podziałami. O tych dobrych rzeczach mało kto mówi. A my nie chcemy, żeby w Polsce, żeby w regionie, w którym mieszkamy, tylko mówiono o tych złych rzeczach i wyciągano te niedobre rzeczy, które wcale nie są gdzieś uzasadnione przez pana posła, przez polityków. Mało kiedy ktokolwiek z polityków zaczerpnie wiedzy w jakichś aktach prawnych czy w literaturze. A najczęściej są to właśnie akty niewiedzy, tak jak powiedziałam na początku, które prowadzą
do takich konfliktów, do takich sporów i bardzo jest mi z tego powodu przykro, ale nie poddajemy się wspólnie, zjednoczeni, cała młodzież, będziemy walczyć po prostu o prawa mniejszości, o to, żeby w naszym regionie działo się dobrze, żeby zagościła ta zgoda i gościła zawsze, tak? Nie tylko od święta.